No to patrzcie to, jaki rumpel tu stoi. Będziemy malować te okłada. To jest dopiero rumpel. Jeszcze nie odpala, trzeba na pych go palić. Ale na tych i na felgach nowoponki są. Tam oczywiście łyse, bo będziemy je przerabiać tak samo od driftu. Później spuszczę powietrze, zobaczę, czy ta sama średnica mi podejdzie na te koło, ale może być chyba problem, bo one są trochę inne, te oponki. Ale zobaczę, jak spuszczę powietrze, czy da radę, czy nie. Bo widzę, że tutaj jest wąsko, ale taki balon szeroki i nie wiem. Będę musiał spróbować to jakoś odpalić. No i teraz się przejadę trochę. Jak mi się uda, oczywiście odpalić to jakoś na pych. Zmierzę sobie Vmax, jaki to ma, bo silniki są takie same w tych kładzikach. O, filtra powietrza nie ma tutaj w ogóle. Chyba przekręcę może ten ze swojego, ale zobaczymy, czy najpierw tak odpali. Bo tu elektryka to też jest tak zrobiona, aby była. No i ogólnie będziemy w nim malować plastiki na czarno, czarny połysk. Bo tutaj się zrobiły z tego zielonego taki biały. No i o, i tak wygląda. Ale tak to się trochę w mat tam już podmalowało go, co nieco, żeby jakoś wyglądał. No siedzenia tu się nie będzie tu pewnie wymieniać. Plastiki się tylko ogarnie, aby tam jakoś tam było. I tyle. Także zobaczymy, czy to w ogóle jakoś to odpali. Na wsteczny wypali. Masakra będzie z takim paleniem. Patrzcie, odpalił mi na wsteku. No dobra, będę go musiał wyprowadzić, odpalić i się przejedziemy. Zobaczcie, ile tu jest wachy w ogóle. Dla bezpieczeństwa to chyba lepiej dolać, żebym go nie pchał. Tylko będę musiał spuścić trochę ten z KTM-a. Oj, rumpel ożył! Strzela. Trzeba sobie ten włączyć tę aplikację do mierzenia prędkości. Mam nadzieję, że tu się nic nie rozsypie, nawet nie wiem, ile oleju jest. A kurno. Już się zjebał. To jest dopiero rumpel. Świeca wypadła. Masakra. Ogólnie do naklej dwuskładnikowy się tu już wkręci, aby się działa. No bo patrzcie, można ją tak poruszać i w sumie włożyć, wyjąć kawałek. W sumie nawet całą, nie kawałek, więc co ona tak słabo siedzi. Także na klej dwuskładnikowy będzie trzeba to jakoś tam wkręcić, poczekaj trochę aż wyschnie, no i tyle. Dobra, chyba styknie. Jak myślicie? Da radę to, czy nie? A niby coś tam trzyma, to ten klej jak złapie. Dobra. Tylko żeby ten klej. Nie, no chyba w tamtą stronę to nie spłynie. Coś tam dokręciłem i coś tam się trzyma. Żebym tylko nie przekręcił ja. Także poczekać trzeba, niech wyschnie ten klej. Ale mam nadzieję, że tam do środka się nie dostanie. Dobra, przepali się. I tak spycha pali, to się przepchnie. Świecę znowu wystrzeli. W tym czasie to mógłbym się wziąć ten. Za pomalowanie tych plastików. Ciekawe w sumie, jak to wyjdzie. Tu akurat bym skończył malować, może klej wyschnie i może go przepalę. Bo chciałem jeszcze takim rumplem trochę pojeździć, zdjęcia cyknąć w terenie. Tutaj połatane. Fajny taki tuning by był, wizualny, jakby na przykład na czarno go wziąć, a trytytki czerwone i tak pospinać. Ale ile do trytytek? Albo tu patrzcie na to. Soczewki, jakby tu zawalił, to luks by były, tak jak w KTM-ie. I to tak, przetarłem tego kładzisza z takiego najgorszego brudu. Także można powsiukać, zobaczymy, jak to wyjdzie. No na pewno połysk będzie lepszy niż ten matowy. Powiem wam, że cały czarny to luks będzie. Kładzik wyglądał, ramę najwyżej się zostawi matową, a ten, a tu się pomaluje na połysk.
Era to elegancko wygląda, kładzisz. Tak musi zostać. Tu matowe, ster też matowy, niech będzie. Dół tak samo. Jeszcze wydech by można było. Fajnie by było, jakby go przepolerował na ten. Tu jak spawane było. Takie wzmocnienie ma. Głównie to ten klej z tym, z tą świecą, niech wysycha. Jeszcze pod spodem można było. Pod spodem to się później pomaluje. Te plastiki, bo trzeba go umyć, to jak wyschnie to, to jeszcze tu u góry się da drugą warstwę i się go tam odmaluje, to będzie luk. No w połysku z daleka ładnie będzie wyglądał. Wiadomo, ten to metalik, to nie ma co porównywać. Czarny też będzie luk. I dobra, palimy rumpla na wstecznym. Obroty trzyma, bo ja mu chyba podkręcałem tam. Dobra, mam nadzieję, że teraz świeca nie wywali. Ten klej do gwintu trzyma chyba. Na razie jakoś śmiga, patrzcie, dwie dychy leci. A to dopiero drugi bieg, jeszcze na maksa mu nie daje. Jadę do tej drogi, takiej prostej. Sobie tam zmierzymy po maksa, ale ten kładzi głośniejszy chyba od mojego. A tu nie włożyłem tego przycisku, ale nie wiem, od czego on był. O kurde, zbieżność też by chyba trzeba ustawić jakoś, bo... jak to wygląda. O. Dobra, na jedynce niech stoi. Nie, pojedzie, na dwójce stoi. Chciałem wam pokazać całego kładzisza, jak wygląda. Świeca trzyma się, trzyma. Nie będę dotykał tej fajki. Te biegi też tutaj ciężko chodzą. Jak na razie maksymalną miałem 3 dychy prędkość. Nawet w sumie przejechałem tak powoli. Tam jakiś samochód. Może się zdążę rozpędzić i wyhamować. Dowalił, patrzcie to. Nie dał rady. A mój przejechał chyba. No nie wierzę. O. Dawaj. Dobra, stój. Jedzie. I na koło, nie, tylnego hamulca nie ma tutaj.
to na tym na koła to nie można. Stojące na koła. Ej, luz jest. Dobra, jak tu teraz luz? O! Uj. Panie, wejdzie mi luz. Ja chciałem zdjęcie kładzisza zrobić. O, jest blokada. Ty, gitara! Niech se chodzi, kładzisz. 55 na godzinę to mój szybszy. Bo tamten pojechał 62 za drugim razem. To wiadomo, też na łysych oponach. Też były dosyć mocno wypompowane. Jeszcze zależy, jakie tam zębatki były, bo też nie wiem, czy tu są większe, czy tam. Silniki w sumie takie same obie, te 110. Trochę tam inne, tu wiadomo, nie ma filtra powietrza jeszcze. Nie przełożyłem, bo może też coś daje. Ja nie mam tego, do łańcucha takiego, żeby napiąć tutaj napinacza. A też trochę opór daje, to może coś tam zabierać. Tu jakby te soczewki założył 4, tylko że już nie warto inwestować w tego kładzisza, fajnie by świeciło. Te trytytki by fajnie, jakby na kolor jakiś zmienił. Teraz wrócę, to go umyję i pod spodem jeszcze te plastiki się pewnie tam podmaluję trochę, żeby były czarne. I na te koła może być problem, żeby założyć tamto do driftu. Także nie wiem, będę musiał coś wykombinować. Chyba to tamto rozetnę i przy opasku jakoś czymś. Nie wiem, będzie trzeba to jakoś ścisnąć. Zobaczymy, bo fajnie by było tu założyć, ale po prostu nie ma takiej rury dużej. Na tym wstecznym napych jakoś odpala w miarę, więc tragedii nie ma. Świeca wklejona, także git, kładzisz jeździ zrobiony. Mnie ciekawe też, jak będzie ten. No musimy zrobić wyścigi, przyjechać tu. Tylko ja założę nowe opony, tutaj też się założy nowe opony. Przyjedziemy i zrobimy wyścigi. Bo może ten będzie lepiej ruszał czy coś. Powietrze też się założy, żeby było wszędzie tak samo. I zrobimy wyścigi dwoma kładziszami. No i o tych driftach będzie trzeba pomyśleć. Kurde, co tu wykombinować, bo najpierw te drifty by zrobił. Dopóki mam na swoich założone te plastikowe te. Tak. Przedni hamulec ma, ciekawe czy tu gumy spali. Dwuja jest. O, zgaśnie. Jeden. Kurde, na boczne koła mnie rzuca zamiast ten gumę palić. Nie, chyba to nie spali gumy, to mój lepiej. Mój chyba ma więcej mocy. Za dużo obroty ma i dlatego te biegi tak nie skakują. Gdzie tu jest to obroty? Teraz a dajmy mu wuje. Nie, to samo jest. Ciężko te biegi chodzą, jak nie wiem. Dobra, to się mu podkręcę. Będzie lepiej na zimnym miał. Tu jakiś wyciek chyba widzę. I to by było na tyle z tego kładzisza. V-Max zmierzony, mój szybszy, ale jeszcze trzeba oba wziąć do wyścigu, porównać się, przejechać. Testy jakieś porobić. Tylko będę musiał wykombinować coś na te koła, żeby dwa były do driftu, by było najlepiej niż tam jeden. No ale zobaczymy. Na pewno odcinek z driftów bym musiał szybciej nagrać i potem sobie przerzucić nowe koła i wtedy zrobić wyścig. I tutaj też na felgach są drugie koła, takie same, to
się wtedy zobaczy. 2010 and we'll bash your team. Win another World Series, man, it has to be. Wow, J-Roll needs a matching ring. It's about to get rough, grab the Vaseline. Cause we'll fuck your team up, our bats are mean. Our shirts get dirty, you cats look cleaned up. We bout our business, but y'all like to talk a lot. Looks like Howard knocked another in the parking lot.